Cześć wszystkim. Niewiele mogę dodać po takim wprowadzeniu, ale myślę, że muszę zaznaczyć, że nie piszę kodu PHP. Ostatni raz pisałem go jakieś 8 lat temu. To była jeszcze wersja wtedy 5.4 albo 5.6. Natomiast w swojej pracy zawodowej bardzo często uruchamiam aplikacje PHP i też projektuję środowiska, które są na tych aplikacjach PHP uruchomione. I uruchamiając jakąś aplikację, no zawsze stajemy przed wyborem, w jaki sposób ją uruchomimy. Dwa takie najpopularniejsze sposoby uruchamiania to mod PHP oraz PHP FPM. W dalszej części dokładnie opiszę, na czym one polegają. I bardzo często, przynajmniej ja osobiście w swoim życiu zawodowym, spotykam się z takimi sporami, co jest lepsze, co jest szybsze, z czego powinno się korzystać. Ja mam tutaj swoje własne, nie będę ukrywał, preferencje. Jedno z tych rozwiązań zwyczajnie lubię, a drugie uważam za nie najlepsze. Natomiast porozmawiajmy o faktach, po prostu porównajmy je oba, porównajmy funkcjonalnie, co które oferuje, sprawdźmy tą wydajność. Zanim o tym zaczniemy rozmawiać, porozmawiajmy o tym, jak aplikacje procesują requesty. Tak, w dużym dosyć uproszczeniu, internauta wysyła do nas request, ten request trafia do serwera www, a serwer www przekazuje to do naszej aplikacji. Aplikacja interpretuje ten request, podejmuje jakieś działania, jeżeli są potrzebne, generuje odpowiedź. Formalnie w przypadku PHP pod spodem dochodzi do uruchamiania kodu w osobnych procesach lub też wątkach, w zależności od tego, jak to jest uruchamiane. Jak tylko przyjdzie request, odpalany jest nowy proces interpretera PHP, który interpretuje kod aplikacji, bootstrapuje ją. Jeżeli jest potrzeba połączyć się z bazą danych, to te połączenie nawiązuje z Redisem, z Memcachem i tak dalej. Dokonuje później interpretacji tego requestu oraz generuje odpowiedź. Po obsłużeniu jednego requestu kończy swoje działanie tak naprawdę. Jeżeli przyjdzie kolejny request, to cała historia się powtarza. Odpalany jest nowy wątek, znowu jest ten bootstrap i tak dalej, i tak dalej. Jak dochodzi do takiego uruchamiania? Używane są do tego dwa rozwiązania, tak jak powiedziałem wcześniej. Mod PHP oraz PHP FPM. W sensie rozwiązań jest więcej, ale to są dwa najpopularniejsze tak naprawdę. Mod PHP to jest moduł do serwera www Apache, który jest dogrywany do serwera www i działa wewnątrz niego. Apache bezpośrednio wykonuje kod PHP, można by powiedzieć. Drugie rozwiązanie to jest PHP FPM, który jest dodatkowym komponentem, który instalujemy obok serwera www, na przykład Nginx, ale to może być też Apache, a może być też Haproxy i też coś innego. I tak naprawdę ten Nginx otrzymuje ten request, przekazuje go do PHP FPM-a i dopiero wywołuje PHP. Niemniej jednak w obu tych przypadkach przy każdym requestie dochodzi do interpretacji requestu, bootstrapu, połączeń wszystkich, przeczytania requestu, wygenerowania odpowiedzi i tak dalej. Te dwa rozwiązania nieco się od siebie różnią funkcjonalnie. Przykładowo moduł do Apache'a jest zwyczajowo instalowany, że tak powiem, raz, w związku z czym może być stosowany do prostych rozwiązań. Nie można na przykład, albo nie da się łatwo zainstalować na jednym serwerze Apache'a z modułem mod PHP, który obsługuje różne wersje PHP. Większość dystrybucji, przynajmniej w paczkach, takiej konfiguracji nie ma. Trzeba by coś szyć własnego. Natomiast natomiast PHP FPM jak najbardziej taką konfigurację obsługuje. Można skonfigurować kilka puli PHP FPM-a. Każda z nich może działać na osobnej wersji interpretera i zapewniać inne środowisko dla aplikacji. Inna różnica jest taka, że bardzo często potrzebujemy zapewnić separację VHostów, które mamy uruchamiane. Przykładowo na jednym serwerze mamy trzy różne witryny i chcielibyśmy, aby użytkownicy pierwszej z nich nie mogli czytać plików użytkowników drugiej z nich. Załóżmy, że mamy WordPressa albo dwa WordPressy i chcielibyśmy, żeby ewentualna infekcja na jednym WordPressie nie mogła wpłynąć na drugie.
PHP-FPM wspiera to domyślnie, pozwala uruchomić każdego pula z innym użytkownikiem, natomiast Apache takiej funkcji nie ma, tak naprawdę wbudowanej. Da się ją skonfigurować dodatkowymi modułami, ale sprawiają one inne problemy. Chętnie o tym opowiem na końcu, natomiast no, domyślnie tego zwyczajnie nie ma. Inne funkcjonalności to chociażby możliwość ustawienia innych zasobów dla poszczególnych puli. Możemy w FPM-ie skonfigurować, żeby pierwszy VHost miał dostępnych więcej wątków procesora, drugi mniej i tak dalej. W Apache ponownie jest tylko jeden Apache, takiej możliwości nie ma. To są bardzo, że tak powiem, fajne argumenty potwierdzające funkcjonalność PHP-FPM-a, natomiast moja opinia na temat jest taka, że te funkcjonalności były fajne 10 lat temu, jak popularne były hostingi współdzielone, gdzie na jednym serwerze działało na przykład 100 stron lub coś w tym stylu. Teraz natomiast, a przynajmniej w tych projektach, w których ja pracuję, w praktyce każda aplikacja PHP jest odpalana albo na dedykowanym serwerze do tego celu, albo w ogóle w kontenerze, więc ani nie potrzebuje mieć w jednym kontenerze kilku wersji PHP, ani nie potrzebuje jakiejś dodatkowej separacji ponad to, co daje mi Docker, ani nie potrzebuje, nie wiem, przydzielać osobno zasobów do poszczególnych puli. Zwyczajnie tych puli nie używam. Także tak, PHP-FPM ma te feature'y. Natomiast w nowoczesnych zastosowaniach, przynajmniej tych, z którymi ja mam styczność, nie są one zupełnie potrzebne. A Apache jest tutaj trochę bardziej dedykowany. Innym argumentem za zastosowaniem PHP-FPM-a jest fakt, że moduł, który jest używany w Apache, jest angażowany przy każdym requestie, nawet jeżeli serwowany jest na przykład obrazek, co, no mówiąc wprost, może być trochę nieoptymalne. Jeżeli serwujemy ten sam kod, to ten sam serwis za pomocą kombinacji Nginx z FPM-em, to możemy skonfigurować na poziomie serwera www, aby angażował FPM-a tylko wtedy, kiedy faktycznie potrzebna jest interpretacja kodu PHP, a jeżeli potrzebne jest zaserwowanie obrazka, to niech będzie po prostu zaserwowany z dysku bez angażowania FPM-a. I w tym kontekście faktycznie można powiedzieć, że szybciej to będzie działało lub będzie zużywało mniej zasobów, jeżeli tak to skonfigurujemy, że w tym przypadku FPM ma jakąś potężną zaletę. Natomiast z drugiej strony ja nie kojarzę już żadnej aplikacji, przy której pracowałem w ostatnim czasie, która by serwowała pliki statyczne albo obrazki. Zazwyczaj się albo je wypycha na jakiś S3 albo coś w tym stylu, albo w ogóle przed całym serwisem stoi jakiś full patch cache, na przykład warnisz, albo w ogóle CDN, który wszystko cache'uje na rok czasu. I owszem, być może ten Apache dostaje jakiś tam request o robot z TXT raz na miesiąc, jak mu cache się na CDN-ie wyczerpie tak naprawdę, nie? Ale jest to promil ruchu, więc ta korzyść, mimo że niewątpliwie istnieje, jest niewielka tak naprawdę. I w kontekście powyższego, moim zdaniem, funkcjonalnie, owszem, PHP-FPM ma więcej tych funkcji, natomiast funkcje mod PHP są bardziej dedykowane i bardziej pasujące do nowoczesnych zastosowań. Inny argument, który jest podnoszony, to na przykład, że podobno FPM jest szybszy od PHP. Ale prawda jest taka, że mi nie udało się znaleźć żadnego benchmarku, testu, który by to potwierdził. Jest w internecie mnóstwo stron, które no, na takiej zasadzie trochę anegdotycznej mówią, FPM jest szybszy od mod PHP. I są też strony, gdzie jest napisane, że mod PHP jest szybszy od PHP FPM. Są też blog posty, gdzie jakiś autor wykonuje jakiś swój test, który dowodzi, że PHP FPM jest szybszy od mod PHP, ale w ostatnim zdaniu tego blog posta jest anotacja PS, zapomniałem, że jak włączę tą i tą opcję w Apache, to działa szybciej. Nie? Także tak naprawdę no, być może są takie benchmarki, które udowadniają, które jest szybsze, które nie. Mi się nie udało ich znaleźć, a byłby to świetny argument tak naprawdę, który pozwoliłby zdecydować, które rozwiązanie jest lepsze, z którego powinniśmy skorzystać. Jeden argument, który jeszcze wspominałem wcześniej, jest taki, że w konfiguracji z FPM-em i jakimś serwerem www mamy jeden komponent więcej. Jeden komponent więcej, który należy konfigurować osobno zupełnie od Nginx-a.
taka typowa konfiguracja, którą można zastosować przy ustawianiu danego serwera www lub kombinacji serwerów www i FPM, to na przykład ilość workerów obsługujących ruch. W przypadku Apache jest to jedna opcja, w przypadku Nginx FPM to są dwie. I trzeba o tym pamiętać, że obie trzeba ustawić, wiedzieć co tam wpisać i tak dalej. Tych opcji oczywiście jest więcej niż jedna. I z tego też powodu, z mojej perspektywy, FPM jest dodatkowym komponentem, którego mogłoby nie być, którego brak mógłby uprościć infrastrukturę. Dlatego też tak ważne było dla mnie sprawdzić, który jest zwyczajnie lepszy. Funkcjonalnie, osobiście, no jest to oczywiście subiektywna opinia, mod PHP jest lepszy, ale argument z wydajnością jest kluczowy. I dlatego postanowiłem to sprawdzić. Aby to zweryfikować, postanowiłem utworzyć benchmark, który składa się z dwóch aplikacji zamkniętych w Docker Compose. Później będę miał okazję pokazać te Docker Compose. Pierwszy Docker Compose odpala Apache 2 z mod PHP z oficjalnego obrazu dockerowego. Drugi Docker Compose odpala Nginx z FPM-em, podobnie z oficjalnych obrazów. Do testowania tych aplikacji zastosowałem aplikację testową z PHP Benchmarks.com. To jest serwis, który zajmuje się ogólnie benchmarkowaniem różnic wydajnościowych pomiędzy poszczególnymi wersjami PHP. Natomiast no, skoro oni mają swoją aplikację, to czemu jej tutaj nie wykorzystać? Aplikacja ta jest oparta na Symfony i udostępnia dwa takie endpointy. Pierwszy z nich, nazwany benchmark Hello World, dokonuje pod spodem inicjalizacji całego frameworka oraz weryfikacji oraz no, przetworzenia wysłania Hello Worlda tak naprawdę. Nie dokonuje żadnej łączności z bazą danych, z żadnym Redisem i tak dalej. Jest to faktycznie no, test, że tak powiem, wczytania się tego interpretera PHP. Na obu tych środowiskach też skonfigurowałem opcache'a, ponieważ nie chciałem testować PHP samego. Interesuje mnie tylko to, jak szybko serwer www potrafi te requesty obsługiwać i która konfiguracja serwera jest lepsza, czy to jest FPM, czy mod PHP. Całość zamknąłem w repozytorium gitowym, tak żeby inne osoby mogły to zweryfikować po mnie. Bo być może są tam jakieś rzeczy, o których zapomniałem, być może ktoś chciałby te testy powtórzyć, podmienić aplikację i tak dalej. Adres do tego repozytorium na samym końcu też podam do zeskanowania i oczywiście będzie też w naszym w tej prezentacji. W takim wypadku omówmy to, co zrobiłem. Repozytorium znajduje się na GitHubie, zawiera w sobie poszczególne kombinacje aplikacji, przykładowo Apache z mod PHP. Akurat tu jest najnowsza wersja, ponieważ ja robiłem iterację tych testów, każda iteracja to był nowy commit i te commity są opisane, za chwilę wam to pokażę, ale najnowsza wersja no, wprost odpala nam oficjalny obraz dockerowy PHP 7 Apache, konfiguruje tam udostępnienie portów, wgrywa konfigi, które przygotowałem podczas tych iteracji. I analogiczny plik Docker Compose dla Nginxa. Ale to, co jest najbardziej kluczowe, to testy wyników, wyniki testowe, które znajdują się w katalogu Test Results i są dla każdej iteracji. Omówmy je szybko. Pierwsza iteracja to było, że tak powiem, przygotowanie takiego środowiska testowego. Tu jest podany commit, na którym to się wydarzyło. Można się, tak powiem, repozytorium do tego commita checkoutnąć, zobaczyć, jaka wtedy była konfiguracja. I tutaj mamy no, takie stokowe, domyślne obrazy oficjalne do obu tych aplikacji. I też tutaj odpaliłem to wszystko na jakieś zupełnie testowe, na PHP Info dosłownie. To była ta aplikacja, która była testowana. Test był wykonywany za pomocą aplikacji Apache Bench z ustawieniami, które wysyłają przede wszystkim 1 000 000 requestów do tego serwisu. Dobrze mówię? Nie, tu jeszcze jest 100 tysięcy. I wysyłają je w 10 wątkach równolegle, co oznacza, że w danej chwili do tej aplikacji trwało tylko 10 requestów. Jak jakiś się kończył, to był puszczany kolejny, ale nie więcej niż 10 równolegle. I ten test był wykonywany akurat w przypadku tego testu pod adres tam slash, gdzie była ta aplikacja indeks PHP, która robiła tylko PHP info i nic więcej. Aby
ale nie wiem, o, już jestem. AB zwraca nam dosyć obszerny wynik, które są tutaj też zacytowane. Natomiast clue tych testów zostało przeze mnie przepisane do tabelki, która jest w każdym z plików z wynikami. I przykładowo widać, że test wykonany versus mod PHP trwał 14 sekund i udało się osiągnąć 7000 requestów na sekundę. Z kolei do FPM-a na tych domyślnych ustawieniach test trwał o 4 sekundy dłużej i było nieco mniej tych RPS-ów. Natomiast, co jest ważne, to był test, który ja złożyłem na szybko, odpaliłem na swoim komputerze, tym samym, na którym prowadzę prezentację, więc no, absolutnie nie traktuję go jako reprezentacyjnego. W kolejnych iteracjach dopiero to dopracowywałem. Druga iteracja, oparta już na drugim komicie, korzystała już z tej aplikacji PHP Benchmarks.com. To jest aplikacja, jak mówiłem, oparta na frameworku Symfony. Ona jest sklonowana osobno, request jest robiony do tego endpointu, który tam bootstrapuje całe te symfony i tak dalej. Tutaj jeszcze puszczałem 100 tysięcy requestów w 10 wątkach i wyniki, no, że tak powiem, skala, można powiedzieć, że się powtórzyła. W dalszym wypadku test na mod PHP zarówno trwał krócej, jak i ilość requestów była większa niż w przypadku Nginx'a z FPM-em. Przy czym dalej to było na moim komputerze, więc też nie traktuję tych testów jakoś tam reprezentacyjnie. Gdzieś tam podczas palania włączyły mi się wszystkie wiatraki w komputerze i tak dalej. To były bardziej, że tak powiem, takie przymiarki. Niemniej jednak są zapisane, każda iteracja testów jest zapisana, każdą iterację testów można sobie powtórzyć, sprawdzić, jaka była wtedy konfiguracja i tak dalej. Kolejny test, który zrobiłem, stwierdziłem, no dobra, już koniec bawienia się na swoim komputerze, trzeba zrobić ten test poważnie. Odpaliłem do tego celu instancję w AWS-ie typu C6 i 4X Large. To jest instancja, która ma 16 procesorów i 32 GB RAM-u. Zasoby tej instancji są zdecydowanie zbyt duże. To znaczy się, puszczam 10 wątków testu, w tym AB, i oczekuję, że jeżeli aplikacja będzie w 100% potrafiła wykorzystać procesor, to powinna maksymalnie 10 rdzeni naraz wykorzystać i 6 jest w zapasie. Tak samo pamięć, ta aplikacja no nie ma szans, żeby 32 GB RAM-u zużyć. I o to mi chodziło. Nie chciałem benchmarkować sprzętu pod spodem, tylko sam stack, jak szybko ten serwer www będzie potrafił te requesty obsługiwać. Potwierdziłem to podczas testu, że faktycznie te zasoby są używane tam w znikomym zakresie, jest to też tutaj opisane. Test kolejny, chyba do końca puszczałem na 100 tysięcy, nie puszczałem aha miliona nigdzie. Tak naprawdę potwierdził mi te wyniki i pokazał mi dużą dysproporcję też tutaj. Mod PHP 407 requestów na sekundę, FPM 274. Nie będę ukrywał, ucieszyły mi te wyniki, bo byłem fanem mod PHP. Natomiast dążę tu do maksymalnego obiektywizmu. Nie zamierzam tutaj jakoś koloryzować tych wyników. Zamierzałem maksymalnie podjąć teraz próby stuningowania konfiguracji obu tych serwerów i też, tak powiem, skonsultowania to z innymi osobami, czy może jest jakaś opcja, którą przegapiłem lub jakiś błąd, który zrobiłem. Pierwszą taką rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, to, że połączenie pomiędzy Docker Compose'em, przepraszam, między Nginx'em a FPM-em było robione za pomocą soketu TCP. Czyli on normalnie dla każdego requestu, który otrzymał Nginx, było nawiązywane połączenie TCP do FPM-a i teoretycznie był tam tracony czas na negocjacje połączenia TCP. Zamieniłem to na socket. Notabene pokażę wam po skopiowaniu commita, jak to wygląda. Jest dosłownie commit, który opisuje przepięcie komunikacji Nginx z FPM na socket i wszystkie zmiany, które tam były zawarte, utworzenie wolumenu z socketem, zmianę konfiguracji Nginx-a, aby nie korzystał z połączenia TCP, tylko korzystał z socketa i analogiczne zmiany też w FPM-ie, aby ten socket tworzył. Także to wszystko można prześledzić. Spodziewałem się tutaj wzrostu wydajności Nginx-a. Zaskoczyło mnie, że różnicy nie było lub była, że tak powiem, pomijalna. Doszedłem do wniosku, że najwyraźniej tutaj kernel Linuxa te połączenie lokalne optymalizuje. Tak, żeby mimo tego, że tam jest połączenie TCP, on to wszystko ścina po prostu i skraca to całą negocjację.
Następną operacją, którą zrobiłem, była rekonfiguracja PHP-FPM-a. PHP-FPM w domyślnych ustawieniach ma tak zwany parametr PM od Process Manager, który decyduje o tym, ile jest wątków, które obsługują requesty. I w domyślnej konfiguracji ta ilość wątków jest dynamiczna, pojawiają się i znikają w zależności od aktualnego ruchu. Ponieważ mój test był w miarę syntetyczny, ja puszczałem requesty tylko pod jeden adres, puszczałem je ze znaną intensywnością, zawsze jest to tam 10 wątków, to wprost przekonfigurowałem ten proces manager, aby zawsze odpalał 16 wątków. 16, ponieważ tyle jest procesorów na tej maszynie. I też 16, ponieważ ja wiem, że będę puszczał mniej, że będę puszczał 10, natomiast nie chciałem, żeby tych zasobów zwyczajnie zabrakło. Interesuje mnie tylko to, jak szybko ten serwer potrafi uruchamiać ten interpreter. Efekt był taki, że w tym momencie Nginx z FPM-em nadgonił całą stratę i przegonił mu od PHP. Wniosek też pierwszy mój był taki, że na domyślnej konfiguracji mod PHP jest szybszy, ale wystarczy kilka opcji w tym Nginxie czy FPM-ie zmienić i już wynik jest wyrównany. Różnica wynosi około 20 requestów na sekundę, czyli mniej więcej 5%. Dla niektórych to dużo, dla niektórych to mało. Nie będę tego, że tak powiem, wyrokował. Kolejne optymalizacje, które zastosowałem, to stwierdziłem, no tak naprawdę w Apache też mamy taką opcję odnośnie ilości wątków, która ma być obsługiwana i tam też jest to ustawione domyślnie na dynamicznie, więc może też tam ustawię, żeby ten max children w Apache był ustawiony na 16. Tak też zrobiłem. Efekt był taki sam. Różnica taka sama. W dalszym ciągu FPM jest szybszy. Kolejny wniosek dla mnie, domyślne ustawienia Apache'a, przynajmniej dla tych warunków z mojego testu, było ok, spoko. Ostatnią rzeczą, która mi przyszła do głowy, bo tak naprawdę już więcej nie znalazłem żadnych opcji, które mógłbym tu zmienić, żeby te jakoś wyniki poprawić. Ostatnią rzeczą, która mi przyszła do głowy, to uruchomić jeszcze trzeci wariant, tak z ciekawości zwyczajnie. Skoro mamy Apache'a z mod PHP i mamy Nginx z FPM-em, to odpalmy Apache'a z FPM-em. W takiej kombinacji, żeby sprawdzić jak, z czystej ciekawości, jak to działa. I wyniki tej kombinacji są następujące. Apache z mod PHP 400 requestów na sekundę, Apache z FPM-em 413, z Nginxem i FPM-em 420. Jak dla mnie jest to jasna informacja, że tak, FPM troszeczkę szybciej te requesty procesuje. Nie jest to jakaś duża różnica, ale jest. Widać to szczególnie po tym, że nawet tego podłączymy do Apache'a, to działa to szybciej. Także niezaprzeczalnie jest tutaj większa wydajność Nginxa z FPM-em. Podsumujmy sobie te wyniki, ja tylko odnajdę swoją prezentację. To są te wyniki ostateczne, które były puszczane i ja jeszcze puściłem jeden wariant. Wcześniejsze testy były puszczane z intensywnością 10 wątków równolegle. Zamiarem było to, żeby tej maszyny nie przeciążać. Ale skoro już miałem zestaw testowy, maszynę testową, testy, które mogłem powtarzać, stwierdziłem, no to sprawdźmy, jak to się zachowa, jeżeli obciążenie będzie mniejsze i większe. Jak zwyczajnie przeciążę ten stack, co się wtedy wydarzy? No jak widzicie, dosyć się to spłaszczyło przy 16 wątkach. Przy faktycznej maksymalnej ilości procesorów w tej maszynie, na której to odpalałem, różnica się troszeczkę uwydatniła na koniec, natomiast wszystko tutaj było w zakresie, zdaje się, około 5%. Także niewielka różnica. Czy warto inwestować w dodatkowy komponent FPM, żeby obsłużyć kilkadziesiąt requestów więcej na sekundę? To zostawiam wam do decyzji. Natomiast chciałem zadać inne pytanie. Czy możemy te wyniki polepszyć? Czy możemy ten kod serwować szybciej? Zanim sobie na to pytanie odpowiemy, porozmawiajmy o tym, jak to jest robione w innych językach programowania. Wróćmy do tego, jak są przetwarzane requesty. Internauta wysyła request. Request jest otrzymywany przez serwer www i przekazywany do aplikacji. Aplikacja go interpretuje, odsyła odpowiedź. Tak jak było pokazane w języku PHP, każdy request to jest osobny wątek,
W każdym wątku następuje bootstrap, połączenie do bazy i tak dalej, parsowanie tego requestu, generowanie odpowiedzi, nawet jeżeli jest to, nie wiem, 404, zakończenie działania i przy kolejnym requestie jest to samo. Ci z Was, którzy pracowali przy innych językach niż PHP, a na przykład przy aplikacjach javowych opartych na Tomcatie albo przy Node, wiedzą, że działa to tam troszeczkę inaczej. Mianowicie w tych językach aplikacja uruchamiana jest raz i ona już po zbootstrapowaniu, po nawiązaniu połączeń wszystkich potrzebnych, po prostu czeka na połączenia. Jeżeli przyjdzie połączenie, ona nie musi zaczytywać tego 1000 plików frameworka z dysku, nie musi się do bazy danych łączyć, do Redisa, Memcache'a, po prostu może obsłużyć request. I co nam to daje? No to, że requesty w tych aplikacjach są zwyczajnie obsługiwane szybciej. Nie tracimy tego czasu, nie? Szczególnie jeżeli mam jakąś wyjątkowo dużą aplikację, która ma tysiące plików i mnóstwo zależności zewnętrznych, typu komponenty, które się może połączyć. Ten czas na zbootstrapowanie troszeczkę trwa. Czy my możemy zrobić tak samo w PHP-ie? No, możemy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy napisali aplikację PHP, która odpala się, łączy się do bazy danych i do innych tam zasobów zewnętrznych, a następnie otwiera serwer TCP na porcie 80 i czeka na requesty. Co więcej, są narzędzia i frameworki, które nam to umożliwiają. Jednym z takich narzędzi jest PHP-PM, jednym z kilku tak naprawdę. PHP-PM, PHP Process Manager, to jest aplikacja w PHP napisana w Symfony, którą dopina się do innych aplikacji Symfony. Ona się wpina w model czy w klasę HTTP kernel, pozwala aplikacji się zbootstrapować i otwiera właśnie ten serwer TCP i czeka na request. Jak przyjdzie request, wywołuje tylko metodę w aplikacji, która go obsługuje. Autorzy deklarują tutaj, na swojej stronie, to jest opis skopiowany z ich GitHuba, że pozwala to na zwiększenie performance'u 15 razy. Nie 15%, 15 razy. Taka jest ich deklaracja tutaj. No i ten cały zysk jest właśnie na tym, że tej aplikacji nie trzeba zbootstrapować. Ona już jest zbootstrapowana i zwyczajnie czeka na request. Ten PHP-PM jest przygotowany do wpięcia w aplikacji Symfony i Laravel. U nich, chociaż nie miałem okazji tego przetestować, no Drupal i Zend są na poziomie experimental. Gdzieś na forach Magento, które są oparte na Zendzie, widziałem, że niektóre osoby robiły przymiarki z tym PHP-PM-em, im to faktycznie działało. Postanowiłem sprawdzić, jak to działa. Tak jeszcze od strony technicznej, jak przychodzi nam ten request w aplikacji Node'owej i Java'owej, aplikacja już nam działa, więc nie trzeba jej odpalać. Nie ma tego bootstrapu i tak dalej. Przyłożyłem to do swoich testów. Te testy znajdują się oczywiście w repozytorium i można je tutaj zweryfikować. Zanim o nich pogadamy, zobaczmy sobie jeszcze chwileczkę, mam tu przerwę techniczną. Halo, halo. Wszystko działa. Dzięki. Straciłem wątek, jak PHP po zakończeniu requestu. Wziąłem to swoją aplikację, w sensie ten PHP benchmarks.com, odpaliłem to pod tym PHP PM-em. Projekt jest trochę, nie wiem czemu, jest porzucony. Musiałem ręcznie kompilować najnowszą wersję kodu, ponieważ obrazów nie było tak naprawdę. Także być może jest jakiś powód, dlaczego tak jest. Natomiast zobaczmy, jakie były poprzednie wyniki. To jest powtórzenie poprzedniego diagramu z testowaniem tej aplikacji PHP benchmarks.com z tą metodą Hello World na frameworku Symfony.
a tak wygląda to na PHP-PM-ie. Także potwierdzam, co prawda nie miałem tutaj tego 15-krotnego wzrostu, jak deklarują autorzy, u mnie tu wyszło 12 albo 13 razy, ale zwróćcie uwagę, że ta aplikacja nigdzie się nie łączy. Nie łączy się do bazy danych, gdzie bez problemu możemy 20-30 milisekund stracić na połączenie, na autoryzację i tak dalej. Nie łączy się do Redisów, żadnych danych nie pobiera. Ona tylko zwraca Hello World, a nic więcej. Także tak, działa szybciej, potwierdzam. No i tak jak mówiłem wcześniej, można naszą aplikację napisać tak, żeby działała szybciej. Wystarczy, że pominiemy ten fragment związany z bootstrapem, że jakoś go zrobimy, żeby on się wykonał i czekał na requesty, że odpalimy ten serwer. Możemy spróbować aplikację opartą o Symfony albo Laravela za pomocą rozwiązania typu PHP-PM spróbować do tego zmusić. To będzie zmuszanie, ponieważ nie ma co ukrywać, ale pisanie takich aplikacji wymaga więcej pracy od deweloperów. Przede wszystkim problem, na który możecie natrafić, jest taki, że pisząc aplikację, której życie się kończy po zakończeniu requestu, bardzo często nie zwracamy uwagi na to, na przykład, żeby pozamykać połączenia wszystkie, bo i tak się zamkną, jak się request skończy. Albo alokujemy sobie jakąś pamięć, bo i tak się ta pamięć zwolni, jak się request skończy. Tak PHP był stworzony, tak był zaprojektowany i tak jest to tutaj robione zwyczajnie, nie? Dlatego jeżeli będziecie pisali aplikację, która będzie miała obsłużyć wiele requestów, no to będziecie musieli to uważać, żeby nie łączyć się co każdy request do bazy danych, tylko nawiązać to połączenie wcześniej. Tak samo, jeżeli macie połączenie czy to do bazy, czy do Rabbita, czy gdzieś indziej, to musicie mieć na uwadze, że ogólnie te połączenia, jeżeli nie są wykorzystywane, nie są aktywne, nic tam niby nie leci, to drugi koniec najczęściej je zamyka. Więc musicie skonfigurować jakiegoś keep alive'a albo coś innego, żeby nie okazało się, że co setny request po prostu jest, kończy się błędem, bo się połączenie do bazy danych zamknęło. To jest bardzo ważne. PHP-PM to nie jest jedyne rozwiązanie, które można zastosować. Innym takim rozwiązaniem jest React PHP, którego nie znam, szczerze mówiąc, natomiast wiem, że taką samą funkcjonalność zapewnia i wiem, że to jest, zdaje się, w ogóle osobny framework. Nie Symfony, nie Laravel, tylko jak piszecie nową aplikację, możecie ją w React PHP napisać i ona tak właśnie działa. Ona się bootstrapuje, otwiera serwer www i czeka na requesty. Podsumowując moje ustalenia i zanim przejdziemy do dyskusji, na domyślnych ustawieniach mod PHP działa szybciej niż PHP FPM. Po zmienieniu raptem kilku opcji w PHP FPM ta zależność się zmienia. Nginx FPM jest szybszy. Zastosowanie rozwiązań typu PHP-PM, React PHP i też swoją drogą, dzisiaj rozmawiałem w kuluarach i kolega z innej firmy, której teraz nie pamiętam, powiedział mi, że jest jeszcze toolkit o nazwie Roadrunner, oparty o Golanga, który oferuje to samo tak naprawdę. Też można użyć i, że tak powiem, to samo osiągnąć. Natomiast nie używałem go nigdy. Ale używając tego, możemy przyspieszyć naszą aplikację faktycznie o te 10 razy, zwyczajnie, nie? Przy czym, mówiąc przyspieszyć, mam na myśli czas reakcji na request, bo jeżeli wasza aplikacja wykonuje jakieś obliczenia, typu, nie wiem, wylicza tam którąś liczbę pi, no to tutaj się nic nie zmieni, nie? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, jak szybko zespołuje się nowy proces, jak szybko zacznie ten request obsługiwać. Nieważne, z czego skorzystacie, skonfigurujcie to prawidłowo, nie? Dlatego ja zostaję fanem mod PHP, bo jest to zwyczajnie prościej skonfigurować. Jeżeli trafi mi się projekt, gdzie te 5% wydajności będzie potrzebne, to skorzystam z FPM-a, ale jeżeli nie, to zostanę po prostu na mod PHP. Was zachęcam do wyrobienia sobie własnego poglądu, z czego należy korzystać. Zachęcam też do sprawdzenia repozytorium. Ten QR kod prowadzi do adresu, który jest pod QR kodem. Tam jest właśnie repozytorium, które ma w sobie tu prezentację, ma w sobie te benchmarki, opisy testów, można je powtórzyć. Być może komuś z was uda się odnaleźć coś, co ja przegapiłem, jakąś opcję Apache'a, Nginxa, czy mod PHP, czy FPM-a, która pozwoli jeszcze bardziej tu wydajność polepszyć. To wszystko z mojej strony. Czy macie jakieś pytania? Ogólnie nie przewidywałem pytań, ale dostałem taką piłkę, którą mogę wrzucić w ludzi, także
Rzucam. Podajcie tam, proszę. Halo, to jest... Dzięki za prezentację. Szybkie pytanko, bo robiłeś tutaj testy Apache benchmarkiem. Tak sobie myślałem, on wykonuje po prostu ileś requestów w danej kolejności, ale czy wziąłeś pod uwagę wersję HTTP? No na pewno jeden, a dwójka, która... Dwójka nie jest dostępna w Apache'u, a dwójka może być dostępna w Nginx'ie, też może mieć na pewno wpływ, więc czy wziąłeś to pod uwagę? Nie. Co więcej, każdy request robiłem w HTTP 1.1 z wyłączonym Keep Alive'em. Zależało mi na tym, aby właśnie z tego nie skorzystać. Żeby nie benchmarkować protokołu HTTP, tylko faktycznie spawnowanie tych procesów. I notabene da się w Apache'u włączyć HTTP 2 z PHP, natomiast jest tam dużo obostrzeń po drodze. Tak, dokładnie. Dziękuję. Ale specjalnie to wyłączyłem. Następne pytanie. Hej, bardzo fajny wykład, dzięki. Mam pytanie odnośnie tego PHP PMA. Jak wygląda integracja tego z jakimś takim naszym już projektem, który istnieje? Czy to jest na zasadzie albo zadziała wszystko, albo nic, czy można to wdrażać jakoś małymi częściami? To jest wrapper na aplikację, która jest napisana w Symfony lub Laravelu. Dosłownie aplikacja w PHP, która jest napisana w Symfony, która inkluduje twoją aplikację, wywołuje cały ten bootstrap, przejmuje funkcję HTTP kernela i tylko wywołuje twoją aplikację, żeby przetworzyć request. Wątpię, aby jakiekolwiek aplikacje poza tym może benchmarkowym Hello Worldem potrafiły tak z miejsca z tego skorzystać, w sensie, żeby to miało sens tak naprawdę, ponieważ prawie na pewno natraficie na wycieki pamięci, timeouty i tak dalej. PHP PM w domyślnej konfiguracji adresuje ten problem w taki sposób, że on automatycznie restartuje każdą aplikację co tam n requestów, zdaje się co 100. Więc tak powiem, autorzy są świadomi tego ograniczenia, że większość aplikacji nie jest na to gotowa i po prostu restartują te aplikacje. Natomiast to mimo wszystko no nie jest to idealne rozwiązanie i tak naprawdę przerabiając swoją aplikację na PHP PMA lub inne rozwiązanie typu ten Roadrunner czy pisząc od nowa w oparciu o React PHP, musicie uwzględnić rzeczy związane z wyciekami pamięci, z połączeniami, z Keep Alive'em i tak dalej. Natomiast ja tą aplikację przerobiłem, odpaliłem ją z miejsca na tym PHP PM-ie. Wyzwanie, jakie miałem, było takie, że na Docker Hubie nie było oficjalnego, aktualnego obrazu od PHP PM-a. No ale na GitHubie był kod, także sobie go zbudowałem zwyczajnie. Po drodze powiedziałem na jednym slajdzie, że w Apache nie ma wbudowanej funkcji, która by nam pozwoliła separować vhosty. To znaczy się zapewnić nam funkcjonalność, w której jeden vhost nie może czytać plików innego vhosta. Nie ma tego domyślnie. Można to dograć. Można skorzystać z modułu o nazwie npm itk, jest w większości dystrybucji i on nam to zapewnia. Funkcjonalnie działa to w taki sposób, że do definicji vhosta dopisujemy linię, zdaje się, assign user ID i podajemy, z jakim użytkownikiem ten vhost ma działać. I zwyczajnie jak przyjdzie request do tego vhosta, Apache odczytuje, to ma działać jako user, dajmy na to WordPress, i przechodzi na tego użytkownika i tam odpala PHP. Wydaje się, że działa fajnie, ale są pułapki. Mianowicie pułapka jest następująca. Jeżeli macie na jednym serwerze dwa vhosty działające na różnych użytkownikach i z jakiegoś powodu ktoś wyśle request, który ma w Keep Alive'ie dwa requesty, otworzy połączenie i wyśle w tym połączeniu dwa requesty do dwóch różnych vhostów, na jednym użytkowniku i na drugim, to Apache sobie z tym nie poradzi, obsłuży pierwszy request i wywali się na plecy, jak będzie próbował obsłużyć drugi, bo nie będzie potrafił z tego pierwszego użytkownika przejść na drugi. To są takie, że tak powiem, niuanse tego modułu, które utrudniają z niego korzystanie i podobny problem występuje przy włączeniu modułu HTTP 2. Ten problem występuje tak naprawdę tylko i wyłącznie, jeżeli mamy na jednym serwerze dwa vhosty na różnych użytkownikach, jeżeli może dojść do tego, że jeden internauta
lub jeden, nie wiem, load balancer, który stoi przed tą aplikacją, faktycznie w jednym połączeniu Keep Alive wyślę request do obu. U mnie to się przytrafiło, że tak powiem, w moich doświadczeniach zawodowych, w sytuacji, kiedy klient miał serwis pod adresem domena.com.pl i miał podserwis, zdaje się, nie wiem, static domena.com.pl i na tym statiku były skrypty PHP, które serwowały miniaturki. I ktoś wchodząc na stronę główną automatycznie robił request na static, to przeglądarka patrzyła, o to ten sam adres, to ja to wyślę w tym samym połączeniu TCP. No i Apache w tym momencie się na plecy wywalał zwyczajnie, nie? Z sekwałtem, bo sorry, ale nie mogę przejść z tego użytkownika na ten nagle. Także da się to zrobić, są pułapki, natomiast jeżeli odpalamy jedną aplikację w Dockerze czy na innym serwerze, to te problemy nas nie dotyczą zupełnie. I w tym kontekście mod PHP sprawdza się. Czy są jakieś inne pytania? Tak, ja mam jedno pytanie. Przekażę ci piłkę. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie sprzęgało. Pytanie mam takie, czy możesz jakoś skomentować kwestię autoskalowania aplikacji PHP-owych na modzie PHP i PHP w PM-ie na Kubernetesie? Ponieważ to jest temat, z którym myśmy na przykład dużo problemów mieli w naszych aplikacjach i teoretycznie wydawałoby się, że aplikacje będące na mod PHP są łatwiejsze do autoskalowania. Jak to wynika z twojej pracy? A dlaczego sądzisz, że są łatwiejsze? Ponieważ tu mamy mamy poda w PHP FPM z Nginx-em, z PHP FPM-em. W przypadku PHP FPM mamy różne tryby pracy proces managera, mam albo static, albo dynamic. Tu też mamy taką sytuację, że jak w benchmarku pokazałeś przykład, gdzie ustawiłeś proces managera na static, to on i tak domyślnie więcej RAMu tobie zabierał, więc pytanie, po której metryce w sumie autoskalować? Jeżeli na przykład masz requesty, które na przykład trwają jakiś czas dłuższy, ale nie zużywają tak dużo CPU. W Kubernetesie jest to na pewno trochę wyjątkowa sytuacja, ponieważ możemy tam zastosować jeszcze troszkę inny trick, nie? No w zasadzie może też na Docker Compute to samo możemy zrobić, natomiast w Kubernetesie jest to prostsze. Tak naprawdę zakładając, że skalujemy sobie tego PHP FPM-a i odpalamy go sobie w różnych podach, bo potrzebujemy mieć do obsłużenia więcej ruchu, to nie musimy mieć w tym samym podzie Nginx-a. Możemy mieć jednego Nginx-a na cały klaster czy na całą aplikację i dynamicznie skalowalną ilość tych FPM-ów, które do niego kierują ruch. I w takim kontekście, przy takim stosowaniu, które jest możliwe w Kubernetesie, może inaczej, możliwe jest wszędzie, ale w Kubernetesie jest to łatwe, zwyczajnie, działa to no lepiej. No bo chciałem narysować tu jakiś diagram, ale widzę, że mi to się nie... No nie mam dźwięku, dobra, mam dźwięk, ale czy to wtedy oznacza, że w takiej konfiguracji, kiedy autoskalujesz same pody, które mają tylko kontener z FPM-em, jakby tą maksymalną liczbę wątków FPM-a ustawiasz na jakąś bardzo dużą wartość, taką, żeby do niej nigdy nie dobić i skalujesz po CPU albo pamięci? Powinieneś zawsze to sobie doliczyć tak naprawdę. I to, ile przydzielisz wątków i pamięci temu kontenerowi, zależy na pewno od specyfiki ruchu i maszyn, które masz. Ja tylko zaznaczę, że ja tutaj podczas tego skalowania ustawiłem na sztywno 16 wątków procesora, czy tam 16 dzieci tego FPM-a. Pozwoliłem sobie w ogóle zignorować pamięć, ponieważ no, moja aplikacja pamięci zużywała śladowe ilości. Najczęściej w środowiskach, w których ja pracuję, ta pamięć jest ważniejsza i trzeba na nią zwracać większą uwagę niestety. Także jeżeli potrzebujesz zmierzyć, ile potrzeba ustawić tych Max Children, czy to w FPM-ie, czy w Apache'u, potrzebujesz sprawdzić, ile masz zasobów na podzie, ile możesz pozwolić sobie przydzielić. Załóżmy, że możesz przydzielić 1 CPU i 1 GB RAMu i musisz to podzielić przez to, ile będzie requestów równolegle puszczanych do niego. Jeżeli każdy request trwał u ciebie na przykład 1 sekundę, to wtedy ta aplikacja powinna móc obsłużyć jeden request dziennie, na sekundę, na jednym CPU. Jak potrzebujesz obsługiwać ich, dajmy na to 100, to powinieneś zadbać o to, żeby było 100 procesorów i 100 tych Max Children też. No i o to oczywiście to trzeba też przeliczyć przez pamięć tak naprawdę, nie? Bo no, trzeba też zadbać o to, żeby tej pamięci zwyczajnie zabrakło.
nie ma na to prostego wzoru. Nie? Natomiast absolutnie nie używamy tego Dynamic nigdy. Moim zdaniem to trzeba policzyć. I w praktyce, no, w projektach, w których ja pracuję, ten ilość runnerów w FPM-ie jest wyliczana automatycznie z ilości procesorów. Ustawiamy na sztywno tyle samo z procesorów. Chciałem tutaj narysować ten diagram, ale nie ładujemy się, także niestety nie pokażę. Czy to odpowiada na twoje pytania? Tak, jasne, dzięki. Jakieś inne? Prawda. Dobrze, to w takim przypadku dziękuję. Otworzę jeszcze ten slajd.